Olimpia Zambrów przegrała wyjazdowe spotkanie z Legionowią Legionowo 0-3. Już w pierwszej połowie Legionowia udowodniła swoją wyższość, zdobywając dwa gole. W 25 minucie strzelał Jakub Bojas. A w 37 Szymon Lewicki. Olimpia Zambrów zdobyła co prawda bramkę już w 11 minucie, ale gol upadł w momencie zasygnalizowania przez sędziego spalonego. Później było już tylko gorzej. Zambrów z trudem wypracowywał nieliczne sytuacje, których nie potrafił zamienić na gola. Wygraną Legionowa przypieczętował Paweł Wolski, zdobywając trzecią bramkę w doliczonym czasie gry. Po tym dobrym początku może troszeczkę niektórzy poczuli się zbyt pewnie i teraz dostaliśmy taki kubeł zimnej wody. Czekają nas teraz trzy mecze u siebie i musimy te punkty zacząć zdobywać. W meczu szóstej kolejki lepiej poradził sobie nasz drugi drugoligowiec. Wigry Suwałki zremisowały wyjazdowe spotkanie ze Stalą Mielec 1-1.